naszą akcję edukacyjno-ekologiczną, która nazywa się Sadzimy Drzewa dla Bolesławca. Najpierw chcielibyśmy się wszyscy poznać, kto jest z której szkoły, a także kto tutaj stoi. Przede wszystkim przedstawiam wszystkim znanego gospodarza miasta, pana prezydenta Piłka Romana. Obok pana prezydenta stoi prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, gospodarza tego terenu. To jestem ja. W zielonych mundurach jest służba leśna z Nadleśnictwa Bolesławiec, dzięki którym mamy te sadzonki pięknych jarzębi. Tutaj mamy panią Joannę Sawicką, kierownika Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Obok pana króla stoją pracownicy z panem dyrektorem na czele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy przygotowali dla wszystkich dzieciaków mnóstwo atrakcji sportowych. Nie tylko. Chciałabym też przedstawić państwu osoby, które czasami nie są widoczne, ale są bardzo ważne dla naszego miasta. Za oświatę odpowiedzialna jest pani Beata Suska, naczelnik wydziału. A tam ukrywają się skromnie panie, które zajmują się gospodarką gruntami w mieście. Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pani Marta Zborowska, naczelnik wydziału. Chciałabym jeszcze tutaj przedstawić panią Agnieszkę Gergont, która wymyśliła to hasło. Sadzimy drzewa dla Bolesławca. A teraz bardzo bym prosiła dzieciaki, rodziców, rodzeństwo, dziadków z przedszkola numer 1. Pokażcie się, gdzie jesteście. Rączka w górę. Przedszkole, tak? Przedszkole numer 1. Dobrze. Jest! To przedszkole numer 2. Machamy dwójeczka. Przedszkole numer 4. Zaraz się zlokalizujemy. O, najbliższa próba. Przedszkole numer 7. Klasa pierwsza, szkoły podstawowej numer 1. Są. Szkoła podstawowa numer 2. Ale szkoła podstawowa numer 3, która miała najdalej. Szkoła podstawowa numer 4. I ostatnia szkoła podstawowa numer 5. A teraz bardzo bym chciała, żeby pan prezydent miał.